Siemka, tu Ultra Shink Map. Wracamy do King of Dragon Pass. Zdecydowaliście, że wykorzystamy ten omen, jakim jest tęcza, aby zaprzyjaźnić się z innym klanem. No i właśnie, pytanie z jakim? Moglibyśmy poprawić relacje z klanem Hillhaven i w ten sposób prawdopodobnie zakończyć właśnie. No jednak dobrze mieć przynajmniej jednego przeciwnika, na którego można od czasu do czasu najeżdżać. No i cóż, zamiast tego zdecydujemy się chyba na naszych sąsiadów, którzy na nas ostatnio najechali. A więc klan Isolding. Jest to klan znany z wczesnego przybycia do Smoczej Przełęczy. Tak więc kto wie, być może dysponują oni jakąś tajemniczą, użyteczną wiedzą. A poza tym, ponieważ są to nasi sąsiedzi, potencjalne zawarcie z nimi sojuszu sprawiłoby, że byłby to świetny materiał do naszego przyszłego plemienia. No tak więc decydujemy się tutaj właśnie na Isoldingów. Zarówno ich wódz, jak i ich tanowie przyrzekli nam swoją przyjaźń. No i świetnie. Co prawda nie są to jeszcze na tym etapie jakieś strasznie pozytywne relacje, jednak Isoldingowie nie są już do nas negatywnie nastawieni. Poczekamy jednak jeszcze trochę z wysłaniem im misji dyplomatycznej, ponieważ wysłaliśmy ostatnio Erdnaldnes do klanu Tanahart, aby zawrzeć z nimi umowę handlową. Cały czas mamy porę ziemi, a nasi ludzie zajęci są pracą na polach, tak więc pomimo tego, że nie przeznaczyliśmy ani jednego punktu na myślistwo, wyślemy chyba kolejną ekspedycję. No bo cóż, większość mapy cały czas pozostaje dla nas nieznana, i troszkę zaniedbywaliśmy eksplorację. No a bardzo mnie ciekawi, jaki los spotkał Valenstę i naszych zwiadowców, którzy nie powrócili z gór Quivin. Tak więc właśnie tam wyślemy niewielką drużynę. Nakażemy im podróżowanie powoli i ostrożnie, no tak, żeby uniknęli oni losu Valensty. No i wyślemy tutaj 5 piechurów i 4 zbrojnych tanów. Myślę, że taki skład powinien sobie poradzić z ewentualnymi niebezpieczeństwami. A na przywódcę wyprawy wyznaczymy raz jeszcze Warmanda, który jest doskonałym wojownikiem. Nasza karawana powróciła od Tanahartów. Zgodzili się z nami handlować w sposób regularny. Uzyskaliśmy także niewielki zysk w czasie tej podróży. Erdnaldnes donosi nam także, że Tanahartowie mają więcej owiec niż my. Okej, świetne wieści, ponieważ kolejny szlak handlowy oznacza dużo większą produkcję naszych dóbr. Warmand powrócił z ekspedycji do gór Quivin. Mówi on, że zwiadowcy natrafili tam na jaskiniowe legowisko Wyrma. Wyrmy to smokowate stworzenia wielkości niewielkiej chaty. Warmandowi wydaje się, że ta konkretna bestia wyleguje się na niewielkiej górce skarbów. Tak więc najwyraźniej odkryliśmy bardzo ciekawą tajemnicę gór Quivin. I kto wie, być może Valensta i jej towarzysze skończyli w paszczy tego właśnie Wyrma. No i jak mielibyśmy tutaj postąpić? Moglibyśmy zakazać wszystkim, aby naruszali spokój tego Wyrma. Moglibyśmy wysłać także drużynę, aby obdarować Wyrma pożywieniem. Moglibyśmy także wysłać drużynę, aby zabić bestię i zabrać jej skarby. Moglibyśmy także sprzedać mapę Warmanda prowadzącą do tego leża jakiemuś innemu klanowi. Okej, zobaczmy, co ma do powiedzenia Rada. Wyrmy wyznają religię smokołaków. Liczą na to, że pewnego dnia odrodzą się jako prawdziwe smoki. Mówi Hendrik. Jeżeli chcielibyśmy, aby ktokolwiek powrócił żywy, musimy posłać przynajmniej 7 zbrojnych tanów wraz z silnym, uzdolnionym liderem. Mówi tutaj Hendrik, który sugeruje opcję numer 3, aby zabić Wyrma i zabrać jego skarby. Mógłbym uzyskać dobrą cenę za tą mapę, mówi z kolei Ordak, sugerując opcję numer 4. Nigdy nie widziałem Wyrma, jednak z tego co wiem, niektóre z nich potrafią być całkiem inteligentne. Mówi Kestalt, sugerując opcję numer 2, aby obdarować Wyrma
pożywieniem. Podobnie sugeruje Ashart, który mówi, że nasz klan zawsze był przyjacielem smoków, a postępowanie w myśl naszej spuścizny wzmocni naszą magię klanową. Musielibyśmy bardzo ciężko pracować, aby odrobić straty, jeżeli poślemy teraz farmerów na tą niebezpieczną wyprawę do Wyrma, kiedy pola potrzebują naszej uwagi. Ostrzega nas Valensta, która najchętniej sprzedałaby po prostu mapę prowadzącą do legowiska Wyrma. Niczym nie ryzykujemy, próbując sprzedać tą mapę, mówi Orendal. Ach, no cóż, drodzy klanowicze, mamy tutaj niezmiernie ciekawe znalezisko. Pytanie tylko, w jaki sposób mielibyśmy z nim postąpić. Okej, także to tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejny odcinek już niedługo.